Witajcie. Dzisiaj jest trochę chłodniej, wietrznie, nawet bym powiedziała zimno. Zresztą orientujecie się po tym, że już mam bluzę. Schowałam się w winogronowym zakątku i przychodzę dzisiaj do Was z dwoma flakonami. Są to prezenty urodzinowe od Marzenki. Tak. Zacznę od tego, który bardzo chciałam mieć we flakonie, który zapowiadałam, że pewnie się u mnie pojawi. Widzicie, koleżanka bardzo dobrze słuchała. I moi drodzy, mam tutaj moje odkrycie tegoroczne. Przepiękny, owocowy zapach. Jest to Kahir Fusion. Otwórzmy. Trochę folijki, trochę szeleszczenia, trochę folii bąbelkowej. Dla każdego coś miłego. Taran, tan, 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 tan. Najpierw go otworzę, potem przypomnę Wam akordy i nuty zapachowe. Przypominam, że ja mam odlewkę. Nawet chyba dwie odlewki, tak to się skończyło. Bo mi się bardzo spodobały. I obiecałam sobie, że jak je zużyję, a naprawdę dużo nie brakuje, to kupię. No ale widzicie, ubiegłam je. Marzenko, wielkie dzięki, naprawdę kochana. Później to wszystko pozbieram, bo słuchajcie, naprawdę tak wieje, że ta folia już jest wymieciona stąd. Tak się prezentuje opakowanko. Koralowo-złote akcenty, takie tłoczenia. Słuchajcie, no bardzo ładnie, muszę przyznać. A kto to nam wyprodukował? Paris Corner. Ja już czuję ten zapach. Chodź. Państwo zobaczą. To jest taki arbuzowy kolor. Ja myślałam, że on będzie bardziej taki wchodzący w koral, ale dla mnie to jest taki arbuz. W każdym razie i tak bardzo mi się podoba. Korek ma zdobienia. Jest plastikowy, ale taki, wiecie, nie z tych bardzo ciężkich i nie z tych całkowicie lekkich. A to mizerek. Za chwileczkę pryśniemy, ale najpierw właśnie nuty zapachowe. Macie tutaj, pokażę, żeby się ładnie prezentował. Macie tutaj liczy, czerwone jabłko, czarną porzeczkę, włoską cytrynę, bratek, róże stajfy, jaśmień wielkolistny, wanilię piżmo, znowu wanilię cetr i drzewo sandałowe. Ja je sobie nałożę na rękę. Inicjalny psik. Ładnie ten atomizerek chodzi. Taran. I zobaczmy, jak długo będą musiały stać, żeby były dobre. Zapach, słuchajcie, jest niemalże ten sam, tak jak w moich odlewkach, tylko tam jest troszeczkę większa moc. I ja pamiętam, że również odlewka, kiedy ją miałam po raz pierwszy, te parametry były takie sobie, ale później, słuchajcie, poprawiło im się i to się bardzo poprawiło. Dlatego to jest zapach, który z całą pewnością musi przejść maturację i macerację. Jeżeli jeszcze nie wiecie, bo przypuszczam, że w wielu domach on się znajduje, ponieważ był w tym roku bardzo, bardzo popularny. I słusznie. Naprawdę przepiękny, owocowy, przede wszystkim owocowy. Ale nie jest to taka już teraz, muszę Wam powiedzieć, taka owocowość infantylna, chociaż niektórym ten zapach się infantylny wydaje. Ja chyba na początku też tak mówiłam, ale tutaj z tego, z flakonika, czuję czarną porzeczkę dosyć mocno. Czuję litchi i czerwone jabłuszko. I czarna porzeczka sprawia właśnie, że ten zapach nie jest taki infantylny, dokładnie. To słowo tutaj trzeba powiedzieć. Aż mi się w głowie kręci od niego. Oj, zobaczcie, zatyczka nie siedzi jako super... A! No tak, jak się nie wcisnęło, to nie siedzi. Siedzi. Przytrzymam. Jest w porządku. Teraz. Także
Ja je odstawiam, to jest chyba 100 ml, tak jak większość arabskich flakonów. Ja je, słuchajcie, odstawię i one na drugi rok, na nowy sezon będą idealne. Ale coś mi się wydaje, że jeszcze do późnej jesieni będę je nosiła. Pięknota. Śliczne. Jeżeli macie Kahir Fusion, napiszcie mi w komentarzach, jak wy odbieracie, czy wam się podobało, czy się ich pozbyliście, czy wręcz przeciwnie, zrobiliście sobie zapasik. Koniecznie chciałabym wiedzieć. Odkładam do kartonika. Nie mam tutaj stolika, nie przetargałam tym razem, bo to taki film trochę na spontanie, wiecie? Bardzo słabo spałam dzisiaj w nocy. Można powiedzieć, że prawie w ogóle, bo się leciutko denerwuję. Właśnie przyszedł ten czas kolejnych testów, kolejnych badań. I tak, wiecie, żyję w zawieszeniu. I następne. Te zapragnęłam mieć od razu, jak tylko zobaczyłam. I można powiedzieć, że to jest taka parka do jednych, które sobie sama sprezentowałam na urodziny. I kiedy Marzena się dowiedziała, że one bardzo, bardzo mi się podobają, sprowadziła je, słuchajcie, albo z Czech, albo ze Słowacji. W każdym razie gdzieś za granicy. Dobrze kojarzę Marzenko, prawda? I mam je tutaj. Odwrócę do przodu i będziecie wiedzieć. Już tutaj coś widać. No dobrze. Otwórzmy je. Nawet zwierzaki się zgadzają. Staram się to zrobić delikatnie. Chciałam zrobić te shorty ASMR-owe, ale tutaj nie ma czego pokazywać, nie ma czym tupać. Stresik zrobił swoje. No i kolorowe paznokcie. Już, już, już. Wyciągam. Zobaczcie. Poznajecie? Mam białą wersję, a to jest wersja czarna La Fede, La Fit, L'Opera i to jest Noir L'Or. Eau de Parfum. Dlaczego chciałam mieć ten zapach? Wersja biała jest wersją na dzień, na wiosnę, na lato, a tutaj podobno ma być mocniej, intensywniej. Zobaczymy. Spisałam sobie nutki białej, wam najpierw je przeczytam, gdzie ja tutaj ją mam. L'Opera Rose, Opera Rose, L'Or. Malina, litchi, gruszka, róża, drzewo cedrowe, cukier, paczula, wanilia, piżmo. I to zapach owocowo-kwiatowo-drzewny. Natomiast Opera Noir, L'Or, czyli ta moja tu, o ta, jest to zapach kwiatowy, owocowy i drzewny. I macie tutaj czarną porzeczkę, nuty wodne, róże, cyklamen, narcyz, jaśmin, sambak, ut, paczule, kadzidło, benzoinę i karmel. Więc po nutach można wnioskować, że będzie mocniej, będzie intensywniej, będzie bardziej wieczorowo, będzie może bardziej jesienno-zimowo. Zobaczymy, okaże się. Otwieram. Jak ona mi powiedziała, że je znalazła i że będą moim prezentem urodzinowym, nie macie pojęcia, jaka byłam szczęśliwa. Po prostu szczęście tryskało, można powiedzieć. Ok. Opornie się otwiera troszeczkę. Nie mogę sobie poradzić. Ja nie mogę sobie poradzić z folijką. Nie trzeba było się budzić o 3 w nocy, wiecie? Nie spałam do rana i teraz są takie tego skutki. No dobrze. Zrobię to brutalnie. Trzeba było od dołu zacząć. O, nareszcie. Ta-dam. Bardzo przyjemne opakowanie. W ogóle uważam, że te są jednymi z najpiękniejszych prezentacji zapachów, jakie mam. I to się otwiera w ten sposób. Zrobię to też delikatnie, bo nie chciałabym, żeby wypadło mi tutaj coś. Widzicie? Cześć, Barinka. Barinka to jest labrador.
mojego brata. Nie narusz mi konstrukcji. Idź. Tak się prezentuje flakonik. To jest taki czarny mat ze złotym. Ja zamarłam, bo wiecie, jak ona tutaj zrobi jakiś dziwny ruch, bo to jest duży pies, to wszystko poleci, cała konstrukcja. Dobrze. To co? Inicjalny psiczek na drugą rękę. Trzymajcie kciuki, żeby było pięknie. O, też atomizerek, słuchajcie, idealnie chodzi. O tak. Na pewno będzie musiał się, mówiąc brzydko, przegryźć. Maturacja. Poczuć, że trzeba, ale gdy zerkam na te nuty, od razu, słuchajcie, czuję czarną porzeczkę, narcyz, jaśmin się też pojawił. Jest róża, ale też taka głębia. Piękne są. Piękne, a kiedy dojrzeją, to będą po prostu rewelacyjne. Oż mi się w głowie kręci z tej radości. I one również będą odstawione. I wrócę do nich za kilka tygodni i wtedy zobaczymy, jak się będą spisywać. Podobnie jak wersja biała. W głowie mi się kręci upojne. Cudne. Przecudne. Też je chowam. Mam swoją parkę. Ja Tobie, Marzenko, dziękuję za te pięknoty. Są prześliczne. Kahir Fusion i ta śliczna opera Nua. Lor. Piękne. Jeżeli znacie którykolwiek z tych zapachów, napiszcie mi koniecznie w komentarzach, co na ich temat myślicie. Czy już też je posiadacie? Czy macie zamiar? Czy jednak odpuszczacie? Ja ze swojego serduszka perfumowego serdecznie Wam je polecam. Pamiętajcie, żeby zerknąć na grupę na Facebooku Perfumy bez cenzury oraz na stronę Asia Flammeus. Trzecia część teorii bezsilności już czeka dla Was. Do następnego razu. Pa.